Gratuluję. Dziękuję uprzejmie. Chciałem firmie też bardzo podziękować. Dziękuję bardzo serdecznie. Tak śliczne samochody. I naprawdę będą jeździć po Warszawie tak ślicznie udekorowane? Tak. Samochody elektryczne czy elektryczne taksówki na pewno mogą przyczynić się do ograniczania smogu w miastach, a jak wiemy w ostatnim czasie ten problem jest dosyć gorącym tematem w naszym kraju. Kwestie związane z zanieczyszczeniem powietrza, ze smogiem to bardzo ważny temat, bardzo ważny problem. Nie tylko w skali Legionowa, powiatu legionowskiego, ale również w skali ogólnopolskiej. Wszystkie gminy naszego powiatu robią bardzo dużo, żeby ten problem rozwiązać. Są prowadzone programy wymiany pieców węglowych, są realizowane kontrole kotłowni przydomowych, są podejmowane działania o charakterze edukacyjnym, w które również powiat legionowski się włącza. Natomiast musimy mieć świadomość, że żeby nasi mieszkańcy mogli oddychać czystym powietrzem, potrzebne są również działania o charakterze ogólnopolskim. Muszą zaangażować się tutaj władze centralne, ośrodki naukowo-badawcze i mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja będzie właśnie takim miejscem, gdzie różne rozwiązania tego problemu będą omawiane i będzie to taki początek jakiejś poważnej współpracy samorządowców i władz centralnych i ośrodków naukowo-badawczych w tym zakresie. To, że Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk zajmujące się energią odnawialną znajduje się właśnie na terenie powiatu legionowskiego, to nasz wielki atut, wielki zasób, z którego będziemy chcieli korzystać. Będziemy chcieli z centrum w dalszym ciągu współpracować po to, żeby zapewnić czyste powietrze dla naszych mieszkańców. Smog jest prawdziwym problemem. On pojawia się w małych miejscowościach, w dużych miejscowościach, ale związany jest przede wszystkim ze spalaniem w małych domowych kotłowniach i piecach. On powoduje, że powietrze jest zapylone, pełno w nim jest dwutlenku węgla, ale też i tlenku węgla, tlenków siarki. Nasza propozycja ma dwa cele naraz. Pierwszy to jest eliminacja zanieczyszczenia powietrza tym smogiem i to będzie realizowane przy wykorzystaniu i zastosowaniu elektrofiltrów na każdym kotle. To jest takie proste, stosunkowo proste urządzenie, które pozwala wyeliminować pyły. Druga nasza propozycja, która idzie dużo dalej, to jest zastąpienie kotła taką maleńką mikroelektrownią, czyli zamiast kotła, który produkuje ciepło, w domu mielibyśmy małą elektrownię, która będzie produkowała prąd elektryczny i przy okazji ciepło. W związku z tym użytkownik takiego urządzenia będzie, tak jak do tej pory, ogrzewał swoje mieszkania, swój budynek, swój warsztat pracy, a jednocześnie będzie mógł korzystać z energii elektrycznej wyprodukowanej u siebie w domu. W przypadku uruchomienia produkcji masowej myślimy, że instalacja o mocy 4 kW elektrycznych będzie kosztowała 30 tysięcy złotych. To jest dużo, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w każdej godzinie pracy ta instalacja zarabia i to zarabia 2 zł, w ciągu dnia to jest 50 zł, a w ciągu miesiąca to będzie 1500 zł, to w takim razie to nie są takie bardzo małe pieniądze. Inwestycja powinna się zwrócić w ciągu 4-5 lat.